Cześć wam, dzisiaj jest widzów wizualnie witam was w grze, która nazywa się Weathering Wave serii o tym samym tytule i yy, czy grażynka ta, grażynka tutaj skacze, więc dziwne dźwięki będą, ale też duch poruszający się za moimi plecami rozwalający wszystko, więc lecimy na grzybobranie grzybiarze i grzybiareczki. Wygląda na to, że dziś jest znowu Krótszy odcinek, krótszy odcinek, krótszy kawałek pizza, jeżeli tak to chcecie nazwać. Nie, wczorajszy odcinek wleciał troszkę nieplanowany, dzisiejszy odcinek również wylatuje bardzo nieplanowany. Miałem, miałem w planie zrobić coś innego, ale zostałem zaskoczony przez rzeczywistość, więc stwierdziłem, że opowiem jedną rzecz, która mi się przytrafiła, która dla was może być bardzo, bardzo śmieszna, szczególnie jeżeli ktoś ogląda zarówno serię z Grusina, jak i serię z łowy, więc tja. A potem leciutko, skija, pchniemy liki i zakończymy ten odcinek, mam nadzieję, że w okolicy góra 10 minut. 8 pokomplikowało. No ale dobra, dobra, dobra. No, jak będziemy wracali znowu do normalnego nagrywania, jako i wczoraj, znaczy się troszkę dłuższe odcinki, yy, liczę, że będą. Więc ten odcinek jest nieplanowany ze względu na to, że co innego miało być, co innego chciałem zrobić, co innego w planie było, ale research i ten, no... Trzeba było do, 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 doklepać parę elementów. To, co mnie z kolei doklepało... Przeskoczmy do kolejnej rzeczy, którą jest. Uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć Dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tej informacji muszą się tak, nie wszystkie. Teraz sobie zdaję sprawę, że wszystko, co mówiłem o kameli, powinno być. Po zapowiedzeniu, że uwaga, są spekulacje i spoilery, więc przesuwam to, więc będzie takie dziwne cięcie. Dziwne cięcie będzie. Więc wiecie o co kamerę w tym momencie. Lecimy dalej. To jest, że wizu hajpujący się kamelią zaczął się przyglądać bardziej co, gdzie i jak, bo na razie ja widziałem tylko animacje ataków, tej machnięcia wszystkie, wiecie, to co pierwsze wyciekło, czym się nahypowałem strasznie. A potem zobaczyłem całą resztę tej animacji. <laughs> Jeżeli wiecie, jaki jest mój gust i co ja lubię w grach, ogólnie, jak są ślicznie wyglądające panie, albo tacy, kozak panowie, czy coś w grze, to to do mnie przemawia. Jeżeli już postać zaczyna jakoś świecić tyłkiem, czy coś, czego w tej grze jest dużo i będzie coraz więcej, mam wrażenie, bo idziemy, idziemy w tą stronę, idziemy w tą stronę. Zresztą Gersznik dokładnie w tę samą stronę skręca i idzie, co mi się w Gersznikie bardzo nie podoba. Różnica jest taka, że do uniwersum WW bardziej mi to pasuje, bo to jest jednak świat, no, post-apo i ogólnie parę rzeczy tutaj jest takich sensownych. Które się z tym łączą, a w Genshinie po po cenzuroskinach absolutnie nie. No ale przyjrzenie się bardziej temu, co robi Kamelia, która miała być ponętna i przynęta. Ogólnie przeszliśmy do motywów, jak jej skill, który się nazywa Braiding, i było takie. A ja się zdążyłem nią najpować na wizji to strasznie. To znaczy, dalej się hypuje, ona mi się dalej podoba, ale widzicie, część tego uroku, bo niektóre rzeczy, jak są zasugerowane, ale nie pokazane i nie powiedziane, robią. Większe, lepsze wrażenie niż i, i jak się je powie dosłownie. I tutaj jest powiedzenie dosłownie czegoś, co miało być cały czas w domyśle. Ja to tak traktowałem, i to mi się wtedy bardzo podobało. A teraz patrzę na to z takim. Dosłowniej się nie dało, dosłowniej się nie dało, nie? Plus ma jeszcze jeden motyw, który nabijałem się w przypadku Mony z Gęsina i nie podoba mi się w przypadku stroju do czaski, więc tutaj też muszę poruszyć. Ona ma jedną nogę w pełni zakrytą, drugą w pełni odkrytą. I świeci tym na lewo na prawo, więc okej, okay, git, nie? Ale to jest coś, czego nabijaliśmy się bardzo mocno przy okazji Mony, która to miała i zostało to u niej usunięte, a potem dostała w ogóle cenzurę skin, więc a może wam, jak wyglądała wcześniej monarze. U Mony było do, do, dosłownie widać, dosłownie widać, tak jak jest na designie kameli. A jeżeli chodzi o czaskę, to mi się po prostu nie podoba, bo czaska jest rytmicznie, nieregularnie... Asymetryczna z symetrycznymi ruchomymi elementami, które mnie drażnią, jak patrzę na to, jak to jest animowane, ale, ale w jej designie akurat. Okej, okay. a w designie Czaski akurat jeszcze to przejdzie, w designie Kameli przejdzie jeszcze bardziej, bo jest to moim zdaniem zrobione lepiej, no ale ogólnie zawiodłem się troszeczkę, jak zobaczyłem nazwy skili, które tam są, więc dajcie znać, co myślicie na ten temat i czy ktoś z Was, bo widziałem, że ktoś coś w komentarzach pisał na ten temat, ale nie miałem czasu doczytać wszystkich komentarzy, bo wybuchła wojenka na temat korzystania z różnych. Różnych słów, które były przez osoby biorące udział w dyskusji różnie rozumiane, więc wczorajszy odcinek powstał z tłumaczeniem tego, więc skupiłem się na tym elemencie, a reszty komentarzy nie doczytałem, więc poczułem klaska, poczułem bardzo mocnego, dużego klaska od Kuro Games, bo bo, 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 bo postać, na którą się najbardziej w sumie dalej się hype'uje, ale jest takie zrezygnowanie trochę w moim głosie pewnie słychać, że a, był hype, był hype, a teraz jest takie... Oh well, oh well, oh well, jaki ten świat jest mały i z ym, takich rzeczy, które tam przeleją na chińskich forach albo przynajmniej są podsyłane przez ludzi, którym zleciłem zabawę i czytanie tego i kminienie i kombinowanie, no to wrażenia są takie, że oni są zachwyceni, że, że to jest spoko, tak, chińscy incele, i że chcą tego więcej, a ploty są takie, że będzie tego więcej, więc jeżeli komuś się to nie podoba, no to hojo, tw hojo, kuro, kuro, ewidentnie zwłasną skręca w tym kierunku i tego będzie bardzo dużo, a jeżeli chodzi o hojo to oni skręcają bardzo mocno w tym kierunku i też będzie bardzo dużo tego, więc... Mogłem powiedzieć hojo i mogę powiedzieć kuro... Yy, raz im mordę pies lizał, wychodzi na to samo, więc... ja. Yy, no! I... Yy, przemontowałem jedno z drugim, bo, bo, bo... Kameliowe gadanie było w końcu spekulacyjne, więc nie wiem dlaczego to mi poleciało przez spekulację, więc tak, było spekulacyjne i teraz jesteśmy z powrotem, mam herbatę z pomarańczami, cynamonem i całą resztą taką bardzo zimową, polecam się rozgrzewać takimi herbatkami, bo zimno zaczyna się robić, to jest jedno plus, mamy imiona postaci, które powinny być grywalne w okolicy aktualizacji 2.1 albo i później. Czyli ten nasz pan o tam zielono- czy niebieskawo-fioletowych włosach, który jest w stroju jakiegoś, może nie lordzika, ale takim bardziej royal i z kapelutkiem na głowie, z kawałkiem maski, wiemy jak będzie się nazywał. Jego nazwa kodowa, albo przynajmniej jego nazwa kodowa tłumaczona na angielski to jest Bulante. Zobaczymy. Oprócz tego mamy Kanteleile, to jest kolejna postać, która będzie, więc to jest ten duet, który, jeżeli dobrze rozumiem, powinien pojawić się w aktualizacji 2.1. Ty Właśnie czy próbujesz mnie ugryźć, łajzo mała? Duet, który powinien się pojawić w aktualizacji 2.1. Bulante jako nowy i Kanta Leila, która powinna wraz z nim być. I mamy też kilka postaci, które się przewijają obok i nie jestem przekonany, czy one mają być na 2.1 z tego lika tak patrząc, ale jest spora szansa, że nie jest to jeszcze na 100% ułożone, kto kiedy będzie, więc teoretycznie tak, ale w praktyce zobaczymy, może się rozjechać i mogą poprzeskakiwać na lewo, na prawo, więc doskakuje coś, czego się spodziewaliśmy, ale nie mieliśmy potwierdzenia, czyli nowa wersja naszego rowerka. Nasz rowerek dostanie swoją kolejną trzecią wersję, już, bo mamy Havok rowera, mamy wcześniej co to było, Spectro, czy jaki był ten oryginalny, oryginalny chyba Spectro, whatever, nieważne. I teraz doskakuje Aero, czyli będzie trzecia wersja rowerka, odblokuje się kolejna forma z kolejnym setem animacji i całą resztą, więc jeżeli ktoś się nie może doczekać, to wygląda na to, że na serwerach zamkniętych testowych podobno do 2.1 jest wersja Aero do rowerzycy w moim wypadku. No i jest jeszcze jedno, doskakuje jeszcze jedna nazwa kodowa, nie wiemy co to będzie, ale nazwa kodowa brzmi Fabi, więc... Mi się to kojarzy z znowu jakąś taką mniejszą, lżejszą czterogwiazdkową zapewne postacią, ale to jest moje skojarzenie. Może po prostu sugeruje się literkami, które się tu pojawiły i że jest ich mało i są krótkie, więc ja... Yeah. <laughs> Widzicie? Bardzo, bardzo duże rozróżnienie, bardzo duże rozróżnienie z mojej perspektywy. Zostawiam Was z tymi informacjami i po więcej zapraszam jutro. Przy okazji przypominam, że mamy Inktober, więc jeżeli ktoś bierze udział, to jesteś osą, jeżeli nie, to zapraszam do wspólnego oglądania i jarania się tym Zielona Lista, Zielona Lista z Wówy jest. Więc dzisiejsza miejscóweczka jak najbardziej z randomixa, leciałem spalać rezyny, jak widzicie i kapnąłem się, że w sumie chyba jednak dam radę się skupić i nagrać odcinek na jutro, jeszcze dzisiaj go tylko zmontować bo rano leci epic. Są rozjazdy, drobne rozjazdy, których od jutra już nie powinno być, już powinniśmy znowu na chill lecieć stąd też mniej czasu na nagranie. Nie? Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym, wasze wsparcie jest nieocenione, lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście ci lisi arcy magowie, wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy awesome, twitcher wasza magia jest twitcher potężna i Twitcher, dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc jeśli Ci się to podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, a jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę o łapkę w dół. Życzę Wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek i niech rowerek arędzi Wam sprzyja. Miłego dnia, dobrego jedzonka, do następnego i hej! Kocie! Kocie! Ona tutaj cały czas siedziała i cały czas mnie podgryzała. Nie wiem, czy to było. o o o, no podgryzamy, tak?